Dzień dobry, tak, panie doktorze. Oczywiście dr Wojciech Trzewko, ekspert do spraw międzynarodowych z nami teraz. Ukłony. Rozmawialiśmy przed chwilą już trochę z panią poseł o sytuacji w Turcji i o tym, jak ona może się rozlać. Byli tacy eksperci międzynarodowi, którzy wczoraj zwrócili uwagę, zobaczcie, Turcja, Węgry, Polska wrzucili nas do jednego wora. Co to, co się wydarzyło w Turcji, nam mówi o współczesnym świecie? Czy Turcja jako taka wcale się nie zmieniła zasadniczo, a w każdym razie nie zmieniła się z punktu widzenia politycznego, porównując ją przez jej ewolucję przez ostatnie lata. To, co się stało, to rzeczywiście zmiana konstytucyjna, ale ta zmiana akurat moim zdaniem w Turcji wyjdzie Turcji na dobrze. Dlatego, ponieważ Turcja jest no krajem, wiadomo, rozdzielanym różnymi konfliktami. Jest konflikt kurdyjski, jest wojna tak naprawdę na południowo wschodniej granicy. Mamy również konflikty wewnętrzne, polityczne, bardzo głębokie są to jednak podziały. Mamy gülenistów, czyli zwolenników byłego sojusznika prezydenta Erdogana. Pucz wojskowy. Mieliśmy właśnie pucz wojskowy, o który oni są oskarżani, zresztą to nie jest pierwszy pucz w historii Turcji, a Turcja jest jednak krajem zarządzanym z punktu widzenia konstytucyjnego w sposób no, dość niesprawny. To jest system jednak parlamentarno-gabinetowy, prezydent wybierany przez Zgromadzenie Narodowe. W związku z tym rzeczywiście... Czyli świat nie powinien się bać tego, co tam się stało? Znaczy świat się powinien bać Erdogana i jego partii, ale to już powinien się bać od bardzo dawna. Natomiast to, co się w tej chwili stało, to jest po prostu usprawnienie władzy. No, tam, znaczy nie, to wszystko, o czym się mówi, że powoduje jakąś dyktaturę w Turcji, to jest nieprawda. Jest 18 poprawek w konstytucji. Wskazuje się na przykład na to, że prezydent do tej pory nie mógł być członkiem partii. W tej chwili będzie mógł być członkiem partii. No ale premier Wielkiej Brytanii też jest członkiem partii. Yes. Co więcej, od razu jest przewodniczącym tej partii. I w momencie, kiedy były przecież takie sytuacje w historii Wielkiej Brytanii, kiedy to królowa, naznaczając premiera, jednocześnie wybierała szefa partii. Także to nie są instytucje dyktatury. To są instytucje po prostu systemu prezydenckiego. Tylko mamy w Turcji akurat co jakiś czas, a ostatnio bardzo często, to właśnie Erdoğan mówił, słuchajcie, wy z nami uważajcie, jak z nami gracie, bo my mamy uchodźców i możemy tą naszą umowę, którą podpisaliśmy sobie, czy na którą się zgodziliśmy, wyrzucić w sekundę do kosza. I on nimi bardzo mocno gra. No ale to mógł to zrobić tak samo, bez względu na tą zmianę w konstytucji. Przecież zrobił to w sumie. Przecież jeżeli ktoś myśli, że ta fala uchodźców, która nagle jednego dnia ruszyła z Turcji i zalała Europę, to był przypadek. To się myli. To jest świadoma polityka prezydenta Erdoğana. To jest tak, że w pewnym momencie Turcja próbowała za wszelką cenę zmusić Unię Europejską, a generalnie zmusić Zachód, prawda, trochę szerzej, czyli razem ze Stanami Zjednoczonymi, próbowała zmusić do zgody na jakąś interwencję w Syrii. Najchętniej na wojnę z prezydentem Asadem, ewentualnie na zgodę na stworzenie strefy buforowej. Turcja wiedziała o tym, że jeżeli zrobi to samodzielnie, to ryzykuje konflikt, no oczywiście z Syrią, ale również na przykład z Rosją, a w związku z tym potrzebowała ewidentnie poparcia. To się nie udawało, na różne sposoby próbowano. Były rzeczywiście i groźby, i prośby. No, Unia Europejska uznawała, że jest to jakiś tam konflikt peryferyjny. Zawsze na Bliskim Wschodzie coś się dzieje, zawsze ktoś się z kimś bije, w związku z tym, co to kogo obchodzi. No nie jest możliwe, żeby prawie milion osób jednego dnia wstał sobie, jeszcze najciekawsze, na wschodniej granicy Turcji, przeszedł sobie przez tą całą Turcję na piechotę, dojechał na wybrzeże i wsiadł do łódek. Czy jak Chińczycy mówią, uważajcie, bo trzecia wojna światowa jest za rogiem, to przesadzają? Wydaje mi się, że przesadzają. Konflikt jakiś nowy jest bardzo możliwy, natomiast wojna światowa tylko i wyłącznie wtedy by wybuchła, gdyby zaangażowały się w nią właśnie Chiny albo Rosja. W innym przypadku możemy mieć do czynienia z jakimś konfliktem regionalnym. A jeżeli się zaangażują tylko Stany Zjednoczone, to już będzie regionalny konflikt? No tak, no przecież Stany Zjednoczone bez przerwy prowadzą jakąś wojnę. Prowadziły wojnę. No ale niecodziennie zrzuca się największą bombę świata. Niekonwencjonalną. No ale to Rosjanie takie bomby też zrzucali, w związku z tym to nie jest coś nadzwyczajnego. A ma pan takie poczucie, że mają 20 takich bomb, w związku z tym mogą jeszcze 20 razy ją co najwyżej zrzucić. Ma pan poczucie, że Trump się tak naprawdę tym guzikiem atomowym trochę zaczął bawić? Tak, to znaczy rzeczywiście, jeżeli chodzi o prezydenta Trumpa, to o ile jeszcze 2 miesiące temu można było powiedzieć, że jest to człowiek przewidywalny, czy jego administracja jest przewidywalna, to w tej chwili, po tych ostatnich tygodniach, można stwierdzić, że tak, że rzeczywiście my nie wiemy, co on zrobi.
I to nie jest tylko kwestia tej matki wszystkich bomb zrzuconej, czy tego bombardowania Syrii, ale były również takie decyzje podejmowane w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy, których na pewno za czasów prezydenta Obamy nie podjęto by. To było przynajmniej kilka takich spektakularnych bombardowań. One u nas się w prasie pojawiały przyczynkarsko, bo tam jest jednak konflikt lokalny. Ale skutecznych i potrzebnych, na które Obama nie miał odwagi? Czy no 250 osób, tylko i wyłącznie cywile zabici w Mosulu w jednym bombardowaniu, jedną bombą. Pomimo tego, że były ewidentne ostrzeżenia, ja nawet sam je czytałem, bo aktywiści, którzy od dawna piszą z Mosulu, pisali dokładnie, gdzie cywile się ukrywają. To było takie miejsce, gdzie po prostu uciekinierzy ze strefy walk w jednym budynku się zgromadzili. Zbombardowano. Potem było bombardowanie takie wielkie też meczetu na zachód od Aleppo. Trwa cały czas śledztwo, ale wiadomo, że to był na pewno meczet. Najpierw zaprzeczano, teraz, że to Al-Kaida. To są decyzje o tego typu atakach podejmowane są bardzo często na wysokim szczeblu. Ale tak oni samo mają za słabe dane, żeby nie wiedzieć, skoro aktywiści w Mosulu mówią, słuchajcie, tu się ukrywają uciekinierzy, a oni bombardują właśnie to miejsce? Nie, no właśnie można odnieść wrażenie, że ta administracja zmieniła swoją politykę wobec we wszystkich konfliktach. Mieliśmy poprzednio przecież tą akcję w Jemenie, gdzie zginęła ta dziewczynka. To są takie akcje, do których prawdopodobnie Obama, nie wiem, czy on sam, czy jakiś jego, czy jego jakiś awatar, prawda, w Departamencie Obrony po prostu by nie dopuścił, że nie ma 100% potwierdzenia. Tutaj można uznać, że okej, być może Trump powiedział, bądźcie śmiali, prawda, bombardujcie, no trudno, nie mamy 100%. Powiedział, to jeszcze byłoby coś, ale być może rozkazał, tego ci nie rozkazał albo zatweetował. Oboje lubimy to narzędzie, natomiast jeżeli na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych mówi do Korei Północnej, nie podskakujcie, bo możemy inaczej z wami porozmawiać, to jest już, nawet nie wiem, czy przekroczenie granicy, ale to zakrawa o szaleństwo. Znaczy, my nie wiemy tak naprawdę, co zrobi w tej chwili Trump i co nim kieruje. Na ale pewno w sumie, to nie jest... tak myślę sobie, panie doktorze, dla drugiej strony, czyli tej, z którą on chce walczyć, to on się stawia w lepszej pozycji, bo jest nieprzewidywalny, czyli tamci nie są w stanie jakkolwiek się do niego ustawić. No tak, ale Korea Północna jest bardzo przewidywalna. Jeżeli Amerykanie zrobią dokładnie to samo, co w Syrii, to Korea Północna na pewno nie zniszczy Waszyngtonu, nie zniszczy Nowego Jorku, ale jest w stanie na przykład zniszczyć Seul. Tam mieszka 10 milionów ludzi i Seul jest w zasięgu normalnych dział konwencjonalnych, tam trzeba. Ale jak zniszczy Seul, to będzie trzecia wojna światowa wtedy. Nie wierzę, że się Rosja nic nie zrobi, że Turcja nic nie zrobi, że Iran nic nie zrobi, że Stany Zjednoczone nic nie zrobi. Ale Korea Północna nie jest powiązana z siecią sojuszy. To nie jest tak, że... Oni nie, ale już Korea Południowa tak. Korea Południowa tak i wtedy, jeżeli do czegoś takiego dojdzie, no to nie będzie to wojna światowa, tylko to będzie wojna po prostu z Koreą Północną. Znaczy ja dlatego unikam tego słowa wojna światowa, bo wojnę światową mielibyśmy w sytuacji takiej, w której na przykład Trump po raz kolejny zaatakowałby Syrię i tym razem na przykład zniszczył rosyjskie samoloty. No to wtedy rzeczywiście mamy prawdopodobnie odwet rosyjski i mamy włączenie się artykułu 5 i mamy NATO jako... Czyli wszyscy zajebili. Tak jest. No i mamy wtedy wojnę również być może w Europie, a przede wszystkim na terytorium Polski. To jest rzeczywiście bardzo groźne. A my sobie tutaj możemy siedzieć cicho i bezpiecznie, czy nie? No z tego przy tym wszystkim, co się dzieje dzisiaj na świecie. Z tego punktu widzenia nie. Znaczy dlatego, bo jeżeli zakładamy, że Trump będzie jeszcze raz... Znaczy, co zrobił Trump w Syrii? Trump w Syrii zrobił takie swoje sprawdza. Tak? Czyli wszyscy do tej pory obawiali się reakcji Rosji. Co zrobi Rosja, jeżeli zbombardujemy Syrię? Czy będą rakiety rosyjskie zestrzeliwać samoloty, no nie wiem, izraelskie, tureckie i tak dalej? I Trump po prostu zrobił sprawdza. Nie wiadomo, czy świadomy, czy nieświadomy. No podobno córka mu podpowiedziała. Tak, właśnie, mówi podobno, tak, no, tak, dokładnie. Czytałem właśnie swoją ten drogą fajne rzeczy, prawda? Córka mówi, tato, ta Syria, wiesz co, byśmy tam ewentualnie... Zbombarduj coś dzisiaj, tak, zrób to dla mnie. Tak. Ale to tak działa. Wszystko na to wskazuje. No. No tak, w związku z tym my nie wiemy właśnie, w jaki sposób on się zachowa w sprawie Korei. Nie wiemy, jak się zachowa po raz kolejny w sprawie Rosji. I o ile sprawa Korei jest dla nas jednak odległa, oczywiście potencjalna wojna na Półwyspie Koreańskim jest niesamowicie niebezpieczna, bo proszę zobaczyć, ile na przykład wielkich koncernów, ja już mówię dla gospodarki światowej, ile wielkich koncernów ma tam swoje siedziby. To jest Samsung, Hyundai, nie, przepraszam, LG, Kia, jeszcze kilka. Tam ta top 50 lista jest bardzo długa. Firm południowo-koreańskich to w naturalny sposób. To załamie giełdy, to załamie być może sprzedaż. W związku z tym reperkusje tego będą, ale nie będzie bezpośrednich, pomimo tego, że Korea Północna posiada rakiety, które są w stanie rzeczywiście razić cele również w Polsce. Ale to jest teoretyczne. Znaczy nigdy ich nie przetestowano. Trump zrobił to, co zrobił w Syrii i powiedział sprawdzam. I co mu wyszło z tego sprawdzenia? Ze sprawdzenia wyszło mu, że Rosja nic nie zrobiła. A w związku z tym to sugeruje, że Rosja nie jest gotowa do konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, albo była tak zaskoczona. Oczywiście jest też teoria spiskowa mówiąca o tym, że to jest wszystko ustawione.
że tak na... że Putin mówi, słuchaj Donald, mówią o tym, że ja cię tutaj wybrałem, tak, więc jest. Spróbuj zrzucić jakąś bombę na Syrię, to ja się obruszę na to i będzie po sprawie. Tak? To może nawet bardziej, dlatego ponieważ w tej chwili jest tak, że całe otoczenie Trumpa było objęte, jak wiemy już z doniesień oficjalnych, śledztwami również służb brytyjskich, nawet Polska została ta wymieniona, więc polskich również, w sprawie kontaktów po prostu ze służbami rosyjskimi. I to jest poważna sprawa w Stanach Zjednoczonych. No wyobraźmy sobie, że mamy w Polsce taką administrację, gdzie każdy praktycznie minister ma w tej chwili zarzut albo kłamstwa przed kongresem, co jest bardzo poważnym przecież problemem. W Stanach Zjednoczonych fałszywe zeznania są traktowane niezwykle poważnie. A po drugie jeszcze ma zarzuty współpracy z obcym wywiadem. W związku z tym mi się przypomina ten film Fakty i akty, prawda? Jak nie wiemy, co zrobić, to rozpoczynamy wojnę z Albanią. I rzeczywiście Trump tym jednym ruchem, tym bombardowaniem Syrii, rzeczywiście sprawił wielki kłopot polityczny dla swoich przeciwników. No bo od tej pory, jeżeli ktoś powie, no on jest rosyjskim agentem, no jakim rosyjskim agentem? To Obama postawił jest rosyjskim agentem, właśnie, tak jest, przez 8 lat nic nie robił. Tak ale jest. Z drugiej strony nieprzewidywalny człowiek w takim świecie, w którym wszystko drga i jest tak napięte, jak jest teraz właśnie w okolicach Seulu czy w okolicach Pjongjangu, to dobre czy złe? Nie, to jest bardzo złe, dlatego ponieważ jednak polityka międzynarodowa i prawo międzynarodowe opiera się na pewnej przewidywalności. To znaczy państwa się odstraszają, państwa wpływają na swoje decyzje, ale wykorzystując pewien potencjał. Jeżeli tego potencjału, na przykład potencjał obronny, prawda? Potencjał obronny pozwala na pokazywanie, jesteśmy od was silniejsi, nie atakujcie nas, krótko mówiąc. No to robi właśnie Pjongjang, udając. Tak, no, tak. Ale... albo udając. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do tego, sprawdzam, zaczyna się wojna. I ja się najbardziej właśnie obawiam tego, że Trump uzna, że Korea Północna to jest papierowy tygrys, że te rakiety są robione z dykty i sznurka, co to zresztą też nie jest wykluczone. No bo tak piszą specjaliści, że tam ostatnio jak była jakaś demonstracja, to te jakieś stateczniki były nie od tej rakiety, prawda, że to wyglądało rzeczywiście na makiety, a nie na prawdziwe rakiety. No ale wystarczy, że mają te 9 czy 10 bomb nuklearnych, i odpalą je na terytorium Korei Południowej, tam zginie ile? 20-30 milionów ludzi. Plus jeszcze jakaś rakieta, jedna czy dwie zrzucone na przykład na Tokio, bo są w stanie rzeczywiście to Tokio osiągnąć, nawet z jakimś sarinem, czy nawet konwencjonalne. I będziemy mieli hekatombę wśród ludności cywilnej i powiedzmy Amerykanów, którzy w tym czasie będą sobie jedli popcorn przed telewizorami. A to, no tak współczesna bomba, wojna rzeczywiście może wyglądać, to, że w Pentagonie siedzą panowie, którzy przychodzą, żeby powalczyć na dronach, tak. Ale w realnym życiu, no to jest oczywista oczywistość dzisiaj już. Tylko myślę sobie, skoro Trump zrzucając tą największą bombę na Syrię powiedział Rosji, sprawdzam. Afganistan, przepraszam. A używając sarinu w Syrii, co zrobił Asad tak naprawdę? Po pierwsze, my nie wiemy, czy to zrobił Asad. Ja jestem wyjątkowo sceptyczny, jeśli chodzi akurat o tą sytuację, dlatego, ponieważ jeżeli nie ma żadnych... Znaczy, po pierwsze, dlatego, ponieważ nikt nie chce międzynarodowego śledztwa. Ile poprzednio, kiedy był we wschodniej Gucie, był słynny atak w 2013, wszyscy godzili się na to, żeby tam przyjechali inspektorzy ONZ. Dla inspektorów ONZ to jest kwestia przejechania 10 kilometrów. Co więcej, zarówno Turcja, jak i Rosja, jak i Katar są w stanie zmusić lokalnych rebeliantów do tego, żeby oni tam po prostu swobodnie wjechali. Na pierwszych zdjęciach, które się pojawiły bezpośrednio po tym ataku, które były tweetowane przez rebeliantów, było kilkadziesiąt minut dosłownie po tych wybuchach, widać było pocisk artyleryjski, resztki. One zostały usunięte z tego miejsca. Jeżeli mówimy o tym, co Asad chciał osiągnąć, no właśnie nic nie chciał osiągnąć. Właśnie to jest najbardziej podejrzane w tym wszystkim. Nie to, czy Asad jest w stanie sobie wyprodukować sarin, nie to, czy jest zdolny do użycia tego sarinu, tylko co tak naprawdę chciał osiągnąć. Wygrywał w momencie, kiedy doszło do tego ataku, wygrywał na wszystkich frontach. Akurat wszystkie ofensywy rebeliantów się załamały, on przełamał front. Co więcej, 24 godziny wcześniej zarówno Tillerson, jak i pani Hay powiedzieli, że Asad może zostać. Że to jest sprawa samych Syryjczyków. Ja pamiętam, że nawet tweetowałem, że to jest coś niebywałego, bo oni cytują dosłownie Ławrowa, bo to Ławrow przez lata mówił, że to przecież to jest sprawa samych Syryjczyków, czy Asad może musi odejść. I w sytuacji takiego wielkiego zwycięstwa dyplomatycznego Asada, nawet niespodziewanego, to on nagle zrzuca jeden pocisk na, no powiedzmy sobie, miejscowość o znaczeniu strategicznym, nie wiem, Sochaczewa.
Rozumiem, gdyby zaatakował bezpośrednio jednostki frontowe tam, gdzie ma problemy. A jednocześnie prowokuje taki atak Amerykanów. Prawda? I prowokuje taki atak Amerykanów, więc to się po prostu nie składa. A z kolei atak na konwój uciekinierów ze zniszczonych miast Syrii to jest co? No ale ten konwój został zaatakowany prawdopodobnie przez Al-Kaidę, czyli przez HTS. Dlatego, ponieważ samochód, który jechał ewidentnie ze strony rebelianckiej. Czyli jest sporo tam sił, którym nie zależy na tym, żeby to się jakkolwiek skończyło. Panie redaktorze, bo to jest tak, że nam się wydaje, że tam mamy siły prozachodnie i antyzachodnie. No, bo to prostsze. Tak, natomiast tam naprawdę siły prozachodnie znaleźć tak autentycznie, jeszcze takie, które dysponują własnym wojskiem, czyli takie, które mają jakiś wpływ na rzeczywistość, jest bardzo trudno. Tam w tej chwili podstawowe dwie organizacje, które walczą w Syrii, antyasadowskie, to jest regularna Al-Kaida, czyli to, co normalnie do niedawna było oficjalną Al-Kaidą w Syrii i taka Al-Kaida light, można powiedzieć. Ahrar al-Sham to jest taka organizacja, która co prawda nigdy nie składała przysięgi podległości do Aymana al-Zawahiri, czyli do obecnego lidera Al-Kaidy, tego następcy Bin Ladena. Ale z drugiej strony, przed chwilą właśnie amerykańskie drony, jak atakują tą dawną Jabhat al-Nusra, obecnie to się nazywa HTS, to zabijają weteranów Al-Kaidy jeszcze z Afganistanu. Tam jest dowódcą wojskowym, był pan, który był zastępcą Bin Ladena. W związku z tym te siły się ze sobą przede wszystkim ścierają. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy jutro usunęli Asada, gdyby Asad się jutro poddał, jak to walczyć? To po pierwsze, tamte siły mają mniej więcej 100 tysięcy żołnierzy. To jest wielka siła, porównajmy do polskiej armii. Zobaczmy, i to jest jeszcze siła uzbrojona w czołgi, artylerię, to nie jest siła bezbronna. Nie ma tylko lotnictwa. A po drugie, będziemy mieli ponad wszelką wątpliwość Islamski Emirat Syrii. Taki sam jak mniej więcej państwo Talibanu, którym my żeśmy również walczyli. Tam nie ma czegoś takiego jak rozwiązanie demokratyczne dla Syrii w tej chwili, przynajmniej z punktu widzenia tych sił, które coś mogą zrobić. I w tym kontekście, jak patrzymy na sytuację w polskim wojsku, to stąd to zwykłe moje naiwne pytanie. Czy my się mamy czego, mamy się bać, czy nie? Ja bym odesłał do takiej analizy korporacji RAND, która była robiona, jest dostępna publicznie i za darmo, co rzadkie w RAND. Oni robili ostatnio symulację dotyczącą konfliktu nie z Polską, tylko możliwości obrony państw bałtyckich. No bo pojawiło się pytanie w kongresie, czy ta jedna brygada podzielona na cztery jeszcze, to czy ona wystarcza do zrobienia czegokolwiek. No więc ta korporacja, która zawodowo robi analizy dla Pentagonu i dla władz amerykańskich, dość dokładnie to opisała, że żeby zatrzymać siły rosyjskie i przeszkodzić im, czyli krótko mówiąc, zatrzymać się na 21 dni, 21-25 dni, potrzebnych jest 7 brygad w samych państwach bałtyckich. A my mówimy o jednej brygadzie tutaj. Która nie wiadomo, jak długo będzie. Która nie wie, nawet jeżeli będzie rotacyjnie, no ale tutaj mamy jeden batalion tak naprawdę. W związku z tym jest to zdecydowanie za mało w przypadku takiego konfliktu. A z drugiej strony amerykański podatnik niechętnie chce tutaj przesyłać swoje wojska. Tym bardziej, że ja również czytam te analizy amerykańskie dotyczące już wewnętrznej dyskusji w Stanach. Oni cały czas twierdzą, że mają niedoinwestowaną armię, że mają za małe stany osobowe, że część sprzętu jest już przestarzała albo niedostosowana do współczesnych wyzwań pola walki. No i tym bardziej nie dziwi ta ich frustracja, że państwa europejskie na przykład nie chcą się dokładać do wspólnej obrony. No i mówił o tym Trump w kampanii, mówił, nie chcecie płacić, to zobaczycie. I teraz nagle się okazuje, że w sekundę zmienił zdanie. Wystarczy się przespać i nagle z NATO starego, niepotrzebnego jest NATO nowoczesne i fajne. I on jeszcze mówi, zmieniłem zdanie, koniec. Panie redaktorze, to co więcej, jakiś właśnie senator amerykański zatweetował, ja to chyba przetłumaczyłem nawet i wrzuciłem na swojego Twittera, że oto tak, zmienił swoje zdanie w sprawie Syrii, przecież on kiedyś był przeciwnikiem ataku na Syrię, zmienił w sprawie Rosji, zmienił w sprawie Iranu, zmienił w sprawie Chin. Przecież Chiny miały być głównym wrogiem, a w tej chwili są wielkim przyjacielem. Ktoś właśnie napisał, że to teraz zamiast muru na granicy meksykańskiej będzie czerwony dywan. To jest kolejna jego decyzja. Niewykluczone, że tak się zdarzy. Doktor Wojciech Szewko, ekspert do spraw międzynarodowych. Bardzo dziękuję panie doktorze za spotkanie. I do usłyszenia i do przeczytania na Twitterze, bo gdyby państwo chcieli być na bieżąco ze sprawami międzynarodowymi, to rzeczywiście warto pana doktora podglądać. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dobrego czasu.